Witajcie, tu profesor Patent, FabLab filmowy, kamera, akcja. Kontynuujemy naszą przygodę o metodach zapamiętywania, łatwego uczenia się, uprzyjemniania sobie życia w szkole. Dzisiaj będziemy mówić o metodzie zakładkowej, gdzie ciało wasze może być, jego części mogą być kotwicami pamięci, do których będziecie przytwierdzać określone informacje. Pewnie większość z was pamięta taką piosenkę, którą wstydzę się tutaj przywołać, ale spróbuję, leciała nam mniej więcej tak. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. To jest świetny przykład na to, jak uruchomić wasze ciało, no i jak wskazywać określone części tego ciała. Dzisiaj przerobimy sobie tą metodę przy okazji krótkiej historii Bolesława Chrobrego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy takiego króla, nazywał się Bolesław Chrobry i był pierwszym królem Polski. No i teraz przypiszmy sobie określone informacje związane z owym królem do części ciała. Otóż zacznijmy może od dołu, czyli od stóp. Stopy często chodzą po ziemi, no i po piasku. W związku z tym łatwo będzie zapamiętać, że Bolesław Chrobry wywodził się z dynastii Piastów. Teraz druga część waszego ciała to biodra, trochę wyżej, mamy stopy, mamy biodra i teraz informacja, że był synem Mieszka I. Dlaczego akurat syna przypisałem do bioder, to spróbujcie sobie sami wymyśleć. Natomiast przy biodrach, też przy pasie często wieszali ludzie w tamtych czasach coś, co nazywali mieszkiem, czyli takim woreczkiem, w którym przechowywali pieniądze. Czyli mamy dynastię Piastów, stopy chodzące po piasku, mamy biodra, czyli syna, który pochodzi z owych bioder i Mieszka I, bo tutaj przy pasie na wysokości bioder ów mieszek najczęściej wisiał. I wreszcie mamy ponad biodrami serce, które symbolizuje nasze uczucia do ojczyzny, dlatego że był to król Polski, pierwszy król Polski. No i mamy wreszcie na koniec głowę, na której królowie najczęściej umieszczają koronę, symbol swojej władzy. A zatem stopy chodzą po piasku, dlatego mamy dynastię Piastów, biodro, na wysokości którego wisi mieszek z pieniędzmi, czyli mamy informację, że jest to syn Mieszka I. Mamy serce, bo Polski to król. No i wreszcie mamy głowę, czyli tą właśnie informację o królu. Cztery części ciała, cztery informacje. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Dobra, już chyba 12. Muszę zawijać mandżur. Zostawiam was.